kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę z kolejną recenzją i jest to druga część serii Stowarzyszenie Srok. Zanim do tego przejdę, to chciałabym Wam przypomnieć o rozdaniu, które trwa, o konkursie. Niestety zgłosiło się bardzo mało osób, a większość z nich nie wykonało zadania konkursowego. Więc kochani, proszę, żebyście obejrzeli do końca ten filmik, który jest z konkurs, ponieważ nie mogę zaliczyć zgłoszeń, które nie wykonują zadania konkursowego. To się nie liczy niestety, a jest mało zgłoszeń, więc bardzo proszę, żebyście się zgłosili, bo myślę, że nagroda jest fajna, zachęcająca do czytania. A teraz kochani, bez przedłużania przechodzę do recenzji. Jest to, tak jak wspominałam, druga część Stowarzyszenia Srok, To For You Joy. Ja nie wiem dlaczego, ale od kiedy tą książkę mam, to zawsze mówię To For You. A tak naprawdę to jest To For Joy. Więc to jest druga część Stowarzyszenia Srok, tak jak mówię. I tutaj dalej nasze dziewczyny próbują odgadnąć, kto jest mordercą Loli. Odkrywają bardzo różne niepokojące rzeczy, które się dzieją w szkole. Okazuje się, że szkoła ma zostać sprzedana i przestanie istnieć. Uczniowie się temu sprzeciwiają, ponieważ niektórzy z nich nie mają kompletnie pomysłu na siebie, co mogą robić, gdy tej szkoły już nie będzie. Niektórzy tam spędzili kilkanaście lat i są z tym miejscem bardzo, bardzo związani. Dziewczyny próbują rozwikłać zagadkę, kim jest morderca Loli. Odkrywają pomiędzy tym swoim śledztwem różne tajne przejścia w szkole, które tak teoretycznie gołym okiem nie widać, które są bardzo dobrze ukryte, ale również zamurowane i troszkę odcięte, żeby nikt tam się nie dostał. Wielkimi krokami zbliża się dzień występu bożonarodzeniowego, do którego wszyscy bardzo mocno się przygotowują, ponieważ na widowni będą się znajdować osoby bardzo zamożne, które prawdopodobnie może będą chcieli nawiązać współpracę z danym uczniem, może otworzą jakąś im ścieżkę kariery i tak dalej. Każdy chce się pokazać z jak najlepszej strony, lecz niestety podczas tego dnia komuś grozi bardzo duże niebezpieczeństwo. Dziewczyny dostają zaproszenia od Stowarzyszenia Srok, gdzie są zaproszone do dołączenia do ich grona. Wzbudza to w nich radość, ale też dość duży niepokój. Nie wiedzą same, co mają zrobić. Przyjaźń dziewczyn, naszych głównych bohaterek, zostaje wystawiona na dość dużą próbę, ponieważ pokłóciły się. Andri chciała zrobić coś bardzo dobrego dla swojej przyjaciółki. Okazało się, że ona to odczytała za coś złego, za wkraczanie butami do czyjegoś życia i niestety ta przyjaźń zostaje zakończona. Podczas występu jedna z bohaterek zostaje bardzo źle potraktowana i grozi jej olbrzymie niebezpieczeństwo. Ale czy tym razem też dojdzie do morderstwa? Tego dowiecie się po przeczytaniu tej kontynuacji. Powiem Wam, że książkę czyta się w ekspresowym tempie i jestem mile zaskoczona, bo jest tak samo ciekawa jak pierwszy tom. Także jest to bardzo duży plus, bo nieraz serie są, nie ukrywajmy, naciągane. A tutaj tego na szczęście nie ma. Co jeszcze Wam tutaj mogę o tej książce powiedzieć? Bardzo trudno było mi się rozstać z bohaterami, ponieważ troszkę się do nich przywiązałam i polubiłam tą historię. Mogłaby być kontynuacja, ale już w tej części poznajemy prawdziwego mordercę. Pomimo, że wydaje nam się, że już go poznaliśmy, to zakończenie wbija w fotel i bardzo, bardzo mnie zaskoczyło. Nie spodziewałam się go kompletnie, tyle mogę Wam powiedzieć. Dajcie znać w komentarzach, czy wolicie książki jednotomowe, czy może takie serie właśnie, gdzie możecie ten czas spędzać dłużej z bohaterami. Ja od czasu do czasu lubię serie, ale lubię też takie pojedyncze książki, chociaż po niektórych czuję niedosyt. I to chyba tyle, kochani. Ostatnio dodałam do filmiku prolog, ale nie wspomnieliście, czy Wam się takie podoba, więc dzisiaj prolog dam na koniec filmiku, bo może tam nie wysłuchaliście do końca i tak dalej. I nie zauważyliście tego konkursu. Link do konkursu Wam wrzucam do opisu, żebyście tego nie przegapili. I zgłaszajcie się, bo jestem Was bardzo ciekawa i tych zgłoszeń. Także
To chyba na tyle na dzisiaj, co Wam chciałam powiedzieć o tej książce. Ja idę czytać kolejną, która jest bardzo zabawna i chyba życiowa, tak mogę Wam powiedzieć. Jest to jednotomówka, która się pojawi już w przyszły weekend, bo bardzo szybko się ją czyta. Dobrze, kochani, życzę Wam miłego dnia i zapraszam Was do odsłuchania prologu tej książki. Także do zobaczenia, pa pa! Prolog, ubiegłe lato. Noc, kiedy zginęła Lola, była nocą naszej wycieczki. To było jej ulubione zajęcie. Zabierz mnie gdzieś, prosiła. Odmowa nie wchodziła w grę, a potem każda minuta musiała być zaplanowana tak, żeby jak najlepiej wykorzystać wspólny czas. Do dziś pamiętam te chwile. Wymykamy się ze szkoły, wskakujemy do pociągu i lądujemy na szczycie wieżowca The Sun. Albo schodzimy nad wodę i wypatrujemy delfinów w spienionych falach, a w długie letnie popołudnia brniemy wzdłuż klifów i szukamy jaskiń do zbadania. A potem powrót do Illumin Hill i udawanie, że się nie znamy. Na początku dobijało mnie to, ale ona przekonała mnie, że to będzie nasz mały sekret. A teraz koniec szkoły był już blisko, tylko jeden rok dzieli nas od wolności. Do tego czasu musiały nam wystarczyć wspólne wycieczki. Czekanie nas nie stanowiło problemu. Ta noc miała być wyjątkowa. Nasza przygoda rozpoczęła się w szkole. W końcu to ta społeczność nas połączyła. Wyglądało na to, że ona to rozumie, zwłaszcza kiedy pozwoliła mi ozdobić swoje plecy. Końcówka długopisu podążała za ostrymi liniami jej łopatek, uskrzydlając ją. Pozostali uczniowie wyszli na imprezę. Cała szkoła tylko dla nas. Miało być wspaniale. Jednak coś było nie tak. Nic nie przebiegało zgodnie z planem. Lola powiedziała, że rysunek jej się podoba, że wygląda jak prawdziwy tatuaż, lecz wiem, że kłamała. W samochodzie interesowała ją tylko komórka, scrollowała social media, jawnie mnie ignorując. Chciała jechać na plażę. Chciała być wśród ludzi, choć wiedziała, że wolę spędzać z nią czas sam na sam. Kiedy jej prośby zostały spełnione, stała się opryskliwa i jęczała, że się nudzi i że chciałaby, żeby to był już koniec naszej wycieczki. Po dotarciu na miejsce była uszczypliwa i niecierpliwa. Narzekała na wiatr i na wodę, które zwykle uwielbiała. Tymczasem plan musiał wypalić, bo finał miał być tego wart. Ale grunt usuwał mi się spod stóp. Nie sposób było utrzymać jej uwagi. Wyślizgiwała się z moich rąk jak żywe srebro. Sięgnęła po kurtkę i zakryła rysunek na plecach. Nie spodobało mi się to. Wyglądało to tak, jakby się go wstydziła. Jakby się mnie wstydziła. Możemy pooglądać imprezę z klifu? Podeszła bliżej krawędzi i rozłożyła ramiona na boki. Przyszły mi na myśl skrzydła na jej plecach. Wyglądała jak ptaki zrywające się do lotu. Zrobisz mi zdjęcie? Odwróciła się do mnie i uśmiechnęła szeroko. Poklepała kieszenie kurtki. Och, musiałam zostawić telefon w samochodzie. Możesz zrobić swoim? Odmowa nie przyszłaby mi przez gardło, choć to, że jej telefon został w samochodzie, było moją sprawką. Lepiej, żeby nic więcej jej nie rozpraszało. Zdjęła kurtkę, rzuciła ją pod moje stopy i zapozowała. Kiedy zmieniała ustawienie, poślizgnęła się i krzyknęła, a potem zaczęła spadać. Serce zamarło mi w piersi. Moja ręka wyszczeliła w jej kierunku, ale ona zdążyła odzyskać równowagę i śmiejąc się spojrzała na mnie, a ta bliskość śmierci przyprawiła nas o dreszcze. Cyk, mignął flash aparatu, ale żadna fotografia nie była w stanie oddać jej urody. Moim marzeniem było uchwycenie jej taką, jaką była w tej chwili. Powinna zmienić się w galion, który by mnie prowadził. Bardziej niezwykła na dziobie statku niż jakiekolwiek stworzenie w toni morskiej. Sroka była ledwo widoczna w półmroku, ale wystarczyła mi wiedza, że tam jest. Lotki skrzydeł sięgały jej ramion, cień na jej plecach. Sprawy zaszły tak daleko, że to był długo wyczekiwany moment, który raz na zawsze miał pokazać, jak bardzo jej zależy. Chodźmy już, rzuciła, zanim udało mi się powiedzieć cokolwiek. Wiatr był tak silny, że niemalż porwał jej słowa, zmarszczyła brwi. Nie słyszysz? Kiedy się odezwała, czar prysł. Rzeczywistość mnie przytłoczyła. Idealna chwila nie mogła trwać długo. Wspólna wycieczka dobiegała końca. Pomóż mi zejść, wyciągnęła do mnie dłoń, ale pomoc jej nie wchodziła już w grę. Mówiłeś wcześniej poważnie? To o srokach? No weź, chyba w to nie wierzysz, to tylko głupia legenda. Gra, w którą bawimy się i tyle. Te słowa zabolały mnie, były jak policzek.
To nie legenda, lepiej nie wchodź sroką w drogę. Przepełniała mnie pewność. Przewróciła oczami, nie wierzyła w to, może nigdy nie wierzyła. Nie szanowała tradycji. Co więcej, nie miała zamiaru pomóc i było to największą zdradą w moim życiu. Mam wrażenie, że dopiero w ostatniej chwili zrozumiała, jakie konsekwencje niosły ze sobą te słowa, lecz nie mogła ich już cofnąć. Nie, proszę, nie! Jeden krok do przodu, jedno pchnięcie. To dziwne. Powinien ogarnąć mnie smutek. Jedna to smutek, dwie to radość. Oczekiwanie, aż nadejdzie smutek, ale zamiast tego czuję radość.